Dzień dobry, witajcie serdecznie moi kochani. Kolejny dev preview, jak sami doskonale widzicie, to już chyba 11. To może nam wskazywać na tutaj liczba. Mamy kolejny sprzęt, mały teaser sprzętu, który będzie zmieniony, konkretnie prawdopodobnie UV-ka Ultraviolet Development Preview z 19 maja z lekką obsuwą, ale nadrabiamy. Welcome back, we've got some news for you. Any information and images are work in progress and may change drastically before releasing. Znamy to doskonale. Ultraviolet. Fingerprints have been one of the more reliable evidence types in Phasmophobia, but we felt it could have a few things adjusted to make it feel more immersive, more fun in certain situations. We're looking at you, high school... as high school gym. and more interactive. Czyli po prostu, krótko mówiąc, zmieniają też fingerprints, żeby były bardziej dostosowane do potrzeb graczy, na pewno. We're looking at you, high school gym. Bo na high school gymie faktycznie, jak już trafiło się tam ducha, było bardzo, bardzo ciężko dostać fingerprintsy. Tak naprawdę trzy pary drzwi w tym pomieszczeniu, ale jak rzadko duch, jeżeli był gdzieś na przykład bardziej skoncentrowany na tej głębszej części szkoły, ciężko było te fingerprintsy dostać. Poza huntem oczywiście, podczas hunta duch mógł dotykać tych fingerprintsów, także no zobaczymy, jak to, jaki mają pomysł. Firstly, we've renamed fingerprints to ultraviolet. Ok, czyli już nie będziemy mieć szukali fingerów, tylko ultrafioletu. The main reason was to address getting fingerprints in some of those more open areas that are really frustrating for players. Okidok. The main reason was to address getting fingerprints in some of those open... Aha, czyli no właśnie, chodzi o te bardziej otwarte przestrzenie, tak jak na przykład High School Gym, co było między innymi frustrujące dla graczy. Tak, to prawda. Bywało to frustrujące. If your ghost refuses to move somewhere with doors or other interactables, you might never get that evidence. Dokładnie, jeżeli duch nie przeniesie się do miejsca, w którym znajdują się na przykład drzwi, to mogliśmy nigdy nie dostać fingerprintsów. To remedy this, if a ghost steps into a salt pile, what? It will now only show footprints if it has ultraviolet evidence. Okej. Okay. Dawno temu ktoś mi zadał to pytanie, czy... Kupę czasu temu ktoś zapytał, czy jeżeli duch zostawia odcisk stopy, to ma fingerprints. Oczywiście nie jest tak, ale tak się okazuje, że będzie. Czyli jeżeli duch wdepnie w sól, to pokażą się footprints, czyli odciski stóp, tylko wtedy, jeśli ma nowy evidence ultraviolet, tak? Czyli fingerprints w swoim tym. Tu jest jakaś gwiazdka jeszcze. Mały spoiler. Salt piles will also be getting some neat new features, which you will have to wait and see for yourself soon. What could they be? Czyli także zmieniają troszeczkę featurey salt pilesów, czyli odcisków stóp. Ale to będziemy musieli zobaczyć sami. Wkrótce. Dawajcie ten update. Ale myślę, że niedługo, niedługo. Może na dzień dziecka? Może na dzień dziecka. What could they be? Czym będą? Zobaczymy. Non-ultraviolet ghost will step in the pile and give you the initial photo. Aha. Czyli duchy, które będą miały ultrafiolet, będą zostawiały footprintsy. Duchy, które nie będą miały ultrafioletu, będą wdeptywały w sól. Wraith will never step in the pile, czyli Wraith nigdy nie wdepnie. Będą moim zdaniem w takim wypadku musieli dodać sporo jakby przedmiotów czy miejsc bardziej niż przedmiotów, z którymi duchy będą mogły wchodzić w interakcję, tak mi się wydaje. No bo jeżeli trafimy na ducha bez ultrafioletu, nie zrobimy zdjęć odcisków palców, nie zrobimy wtedy zdjęć odcisków stóp, będzie ciężko ze zdjęciami, tak myślę. Czymś będą musieli to zastąpić. Next. We found that taking photos of fingerprints and footprints never made much sense. Oh!
Robienie, no, skapnęli się, że robienie zdjęć fingerów i stóp nie miało zbyt wielkiego sensu. You would see the print with your UV light, but put it away, then proceed to take a photo of nothing. Oh my god, ile razy wyzywaliśmy na to, że musieliśmy wziąć UV-kę, przełączyć na aparat, UV-ka się gasiła i zrobić zdjęcie i nagle patrzymy w nasze journal, w nasz dziennik, a tam jest puste zdjęcie. Oh my god, jakie to było frustrujące. W końcu, with progression 2.0, we've added UV charging. Ładowanie UV-ki. When shining a UV light onto fingerprints or footprints, you will still see it straight away. Wait, od początku. Kiedy świecimy UV-ką na fingery albo footprintsy, you will still see it straight away, czyli będziemy to widzieli, but additional, czyli będzie tak jak zwykle, but additionally, the light will charge up the print, czyli światło naładuje jakby ten odcisk. After putting your UV light away, the print will stay visible for a short period, depending on how long you charge it for, allowing you to take a photo. Mamy jeszcze drugą gwiazdkę. This also fixes the major issue of trying to sell off your blank photos to ghost hunting distribution expecting reasonable payment. No tak. Czyli pomoże to w Perfect Game'ach po prostu. Pomoże to w Perfect Game'ach, najkrócej mówiąc. Czyli będziemy świecić UV-ką na jakiś odcisk, ten odcisk się naładuje i po odłożeniu UV-ki i wzięciu aparatu ten odcisk jeszcze prawdopodobnie przez short period, krótki okres, będzie dostępny, żeby zrobić prawidłowe zdjęcie. Mamy nowe tiery. Tier 1. Aha. It's the glow stick. After snapping it to turn it on, it projects a short range area light that lasts around 1 minute before dimming. A i tak, to zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Ciekawe, w którym momencie jest granica. Czy jeżeli widać chociaż minimalnie jeszcze tą zieloną barwę, można zrobić zdjęcie, czy nie. To będzie do testów. Ale i tak super, bo to nie było, to było głupie, że te fingery po prostu znikały momentalnie. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Pochwalam. Jestem często krytyczny, ale tutaj mi się to bardzo, bardzo podoba. I kupę frustracji mniej nam przyniesie. Mamy tu jeszcze jakiś odnośniczek. You can always give it another shake to give it some extra life, czyli będzie odnawialny jakby ten glow stick. Będziemy musieli... Ciekawe, czy teraz tak jest. Pierwsze słyszę. Bo jak potrząśniemy glow stickiem, to będzie świecił dłużej. Jakby naładujemy go na nowo. Ciekawe. Trzeba by sprawdzić to w Phasmo, czy te glow sticki faktycznie teraz... Kiedyś ktoś mówił, że glow sticki się nie wyczerpują. Oczywiście, że się wyczerpują. Po jakimś czasie one świecą dużo, dużo słabiej. Dlatego ja rzadko ich używam, bo wolę po prostu UV-kę, która cały czas ma tę samą moc. Ale jeżeli można go doładować... Ciekawe, czy to jest teraz, czy to będzie po prostu będzie zmiana. Nigdy tego nie sprawdzałem. Także bardzo, bardzo interesujące. Tier 2 is a UV flashlight with a brighter, longer range, narrow spotlight, boasting a much faster UV charge time. Czyli chyba standardowa nasza UV-ka. No standardowa, nie widzę, niczym się nie różni tak naprawdę. Tylko, że podobno szybciej i mocniej naładuje nam te fingery. Niż glow stick, oczywiście. I Tier 3. Is the UV Light Pro. UV Light Pro. A chunky flashlight that has a much brighter and wider cone of light. Większy kąt. Szerszy jakby kąt świecenia. As well as an even quicker charge time. I jeszcze szybsza niż ta. No czyli po prostu lepsza UV-ka. No, ja obstawiam, że to będzie ta taka fajna, ta LED-owa, która wyleżała kupę czasu w lobby. I się zawsze nie mogłem doczekać, kiedy ją wprowadzą. Od początku, kiedy ja gram w Phasmophobia, czyli już będzie ponad 2 lata na pewno. Tak myślę, ponad 2 lata. No to może... No, nieważne. Czy w każdym razie byłem zawsze podjarany, kiedy dodano tą UV-kę. W końcu może się doczekam. No i tyle. Czyli mamy też
całkowicie zmieniony, znaczy będzie pewnie podobnie, ale zmieniony jeden z dowodów, zmienione footprinty, nowa latareczka, no i ciekawe rozwiązania. Bardzo mi się podoba to ładowanie, bardzo będę to chwalił, o ile będzie działało oczywiście, a wiemy, że po update'cie wszystko będzie do poprawy, także przygotujmy się na to. That's it for Development Preview 11, we'll catch you with some more teasers soon, do zobaczenia niedługo, będą się z nami łapać. Niby more teasers jeszcze, czyli kolejne zapowiedzi, więc może jeszcze nie doświadczymy update'u tak szybko, ale myślę, że w tym tygodniu jeszcze coś nam rzucą, może w przyszłym. I na czerwiec taki prezent na Dzień Dziecka, jak dla mnie, chociaż już chyba dzieckiem się nie mogę nazywać, ale w te tematy nie wchodźmy. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że też jesteście podekscytowani tymi zmianami. Dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw, co sądzicie. No i zostawcie, będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, bo to zawsze wybija kanał. A ostatnio bardzo fajnie to wszystko wygląda, jeśli chodzi o zasięgi. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.